rundy, tylko 3 rundy na dobrą sprawę. I w przeciwieństwie do boksu zawodowego, gdzie można sobie różnie rozkładać siły, to w zasadzie już od pierwszej do ostatniej minuty tego krótkiego boju trzeba rozgrywać swój plan A. A my za chwilkę powitamy kolejnych zawodników w przedostatnim pojedynku pierwszej sesji 30. turnieju Felix Krzasztama. Czerwony narożnik, Ukrainiec Sergii Bykow, a jego przeciwnikiem Wasili Belusz. I tutaj na Belusza powinniśmy zwrócić uwagę, bowiem ma on kilka sukcesów w swoim dorobku. Startował na Igrzyskach w Londynie, więc mamy olimpijczyka na ringu. A co ciekawe, na Mistrzostwach Świata 2011 roku pokonał na punkty samego Serika Sapiewa, który przecież w Londynie został wybrany najlepszym pięściarzem turnieju, a więc Belusz stać tego pięściarza na sprawianie dużych niespodzianek. Z kolei Serhii Bykow, o nim nie powiemy nic, bo informacji za wielu nie udało nam się odkopać. Dopiero tak naprawdę te informacje zbierać będziemy, analizując na bieżąco Ukraińca. No, Ukraina to też jest potęga bokserska. Medale na igrzyskach: Wasyl Łomaczenko, Aleksandr Usyk. Bardzo dużo środków finansowych na Ukrainie pompuje się po prostu w sport olimpijski, w boks także. I zobaczymy, czy Serhii Bykow to jest jeden z tych cudownych dzieciaków ukraińskiej szkoły boksu, czy raczej dopiero jest to pięściarz, który dobija się do tej czołówki. Wasili Belusz ma znakomite warunki fizyczne. Jest nie dość, że jest wysoki, to jest tak dobrze zbudowany. Nie jest takim szczupaczkiem, tylko trochę tych mięśni ma. I dość szybkie ręce Belusza. Bykow takimi krótkimi ciosami sierpowymi stara się zrobić wrażenie na Mołdawianinie. 180 cm wzrostu ma Belusz. To są właściwie warunki nawet na kategorię półciężką, nie mówiąc już oczywiście o średniej. A tutaj przypominam, w dalszym ciągu jesteśmy w wadze półśredniej. Świetna kombinacja Serhii Bykowa. Dwa ciosy na korpus, dokładka lewym sierpowym na górę. Ale widać, że to będzie chyba kolejne starcie tego typu, gdzie więcej będzie ciosów w półdystansie, bo widzimy tutaj sierp za sierpem. Leży to jednemu i drugiemu. I mimo tych warunków fizycznych, przez jeden i drugi zawodnik są wysocy, mają duży zasięg ramion, to lepiej chyba czują się w półdystansie. I możemy mieć kolejną ringową wojenkę. Na razie jest okres przystoju, ale poczekajmy. No chyba zebrał się drwal z drwalem tak na dobrą sprawę, bo ani jeden, ani drugi nie chcą czarować tutaj pracą nóg, czy też pojedynczymi ciosami prostymi, a najlepiej czują się ustawieni frontalnie do przeciwnika i szukający swoich szans w półdystansie, co w gruncie rzeczy może dziwić, bo Belusz, tak jak wspominałem, warunki fizyczne ma znakomite. Ale faktycznie praca nóg, jak na kategorię półśrednią, jest dość ułomna, a więc muszą nadrabiać po prostu innymi. Zadowolony narożnik ukraiński, co chwila słyszymy tam harasho, harasho, i to by nie było harasho, jakby Bykow wyleciał z ringu. Belusz chowa się za podwójną gardą, teraz za to ładnie uniknął lewego sierpowego Bykowa. I to jest ta płaszczyzna, w której Bykow czuje się najlepiej. Doskakuje do przeciwnika i szuka miejsca na ciosy sierpowe. No i zaakcentował też tą pierwszą rundę Bykow. I za chwilkę dowiemy się, czy również zaakcentował to na kartach punktowych sędziów. Po pierwszej rundzie mamy remis 4-4. A więc wszystko w dalszym ciągu jest otwarte. Spokojnie na razie w jednym i w drugim narożniku. Wydaje mi się, że jednak więcej atutów w pięściach ma Mołdawianin. Pytanie, czy on je zacznie wykorzystywać, bo ta pierwsza runda chyba nie była najlepsza w jego wykonaniu.
stać go na więcej, a nie jestem do końca przekonany, czy na więcej stać Bykowa. Możliwe, że teraz ruszą bardziej do ataku, wiedząc, że jest remis 4-4 i tak na dobrą sprawę wracają obaj do punktu wyjścia. Bykow oczywiście zaczął od lewego sierpowego. Właściwie nie używa w ogóle ciosów prostych. Co w gruncie rzeczy no nie musi być złe, bo znamy pięściarzy, którzy o lewym prostym za wiele nie wiedzą, a potrafią naprawdę dużo. Ale więcej już mamy w tej chwili biegania na ringu. Mołdawianin. O, teraz atak i zamknął w narożniku swego przeciwnika Siergiej Bykow. Ale oddaje od razu Belusz. I znowu spięcie, jeden i drugi chcieli zaznaczyć swoją obecność. Ale Bykow trochę też niezgrabnie w tym narożniku się zachował, bo nie wykorzystał tej sytuacji, mało tego, przestrzelił swój cios i sam wpadł do narożnika. I on się przede wszystkim też położył na swoim przeciwniku i w zasadzie nie miał żadnej płaszczyzny, nie miał możliwości, żeby dalej zadawać ciosy, więc zmarnował trochę okazję. Więcej ciosów zadaje Belusz w tej rundzie. Już 2-3 takie kombinacje złożone z 3 uderzeń. Chciał się za wszelką cenę oderwać z tego klinczu Siergiej Bykow, ale się nie udało. Mądrze, że go przytrzymywał Belusz. Teraz fajnie z odejścia uderzył lewym, prawym, prostym, sierpowym właściwie Belusz i wpadł Bykow do narożnika. Więcej cwaniactwa chyba ringowego wychodzi tutaj na tym ringu u Beluszusza, który no mądrzej na pewno prowadzi tą rundę niż rundę numer 1, ale teraz cały czas jest groźny również Ukrainiec. Naciął się teraz Belusz na lewy sierpowy Bykowa, a więc właściwie cały czas musi być uważny. Najlepsza broń właśnie Ukraińca to jest lewy sierp. Już kilkukrotnie pokazywał to, czy nawet na samym początku drugiej rundy, że faktycznie potrafi znaleźć sobie miejsce lewym sierpowym, ale bije nim tylko na górę, właśnie przy takiej krępej budowie ciała, to brakuje mi tutaj uderzeń na korpus. Bykowa teraz tak wystrzelił lewym sierpem, że mało go z butów nie wyrwało. Ale miałem, Maciek, wrażenie po pierwszej rundzie, że będziemy tutaj właśnie obserwowali bardziej taką walkę cios za cios, jednak trochę jest ten pojedynek taki przerywany. Raz są wymiany, za chwilę Belusz decyduje się na małą przebieżkę po ringu. No faktycznie zmienił się obraz w tej drugiej rundzie. Widać, że jeszcze mimo tego już właśnie to już jest końcówka drugiej rundy, to jeszcze cały czas zawodnicy szukają tutaj swojej taktyki. Starają się jakoś nauczyć swój styl walki i przechytrzyć przeciwnika, natomiast jest to trudne do wykonania i cały czas mamy tutaj bez dominatora w tym pojedynku. Za chwilkę dowiemy się, jak to wygląda punktowo na kartach sędziów. Belusz prowadzi 7-10, a więc to, co właściwie mówiliśmy, no zaczął pokazywać trochę więcej, zaczął pokazywać większą gamę zachowań w ofensywie, no i sędziowie to dostrzegli. Czyli jednak Belusz był tutaj skuteczniejszy, zauważyli to sędziowie. Lepiej pracował na nogach i przede wszystkim był skuteczniejszy. Pytanie teraz, co wprowadzi w swój boks Siergiej Bykow, który też miał swoje momenty, ale jednak w rundzie drugiej chyba boksował za bardzo chaotycznie, bardziej chaotycznie niż Wasili Belusz. Zobaczymy, czy obraz walki się zmieni być może w tej ostatniej finałowej trzeciej rundzie, którą właśnie już za chwilkę rozpoczniemy w kategorii 69 kg. Problem Bykowa polega na tym, że on poza lewym sierpowym nie ma innej recepty na swojego przeciwnika. Do końca podejrzewam, Bykow może być groźny, bo w tym lewym sierpie jest dość duża siła, jest też całkiem niezła dynamika. Tak jak teraz widzimy, lewy sierp, ale brakuje ponowienia akcji, brakuje dołożenia czegoś innego. No, samym lewym sierpowym jednak trudno jest wygrać pojedynek, chyba że trafi się na punkt i znokautuje przeciwnika, ale nie wiem, czy Bykow ma w sobie aż taką siłę fizyczną, żeby ewentualnie być w stanie przewracać swoich oponentów. Belusz oczywiście z odwrotnej pozycji szuka
możliwości ulokowania jakiegoś mocnego ciosu, ale nie znajduje tej możliwości, bo Bykow wpada na niego. I tak jak teraz właśnie. Wykonanie u Belusza. Tak jakby Belusz boksował, czyli używając tego prawego prostego, to myślę, że miałby tak naprawdę łatwiejszą drogę do osiągnięcia zwycięstwa. To chyba był jeden z pierwszych prawych prostych w ogóle, takich celnych i czystych, jakie zadał. Jest ograniczony. W dystansie tutaj Belusz sobie lepiej radzi. Praktycznie tylko do pół dystansu ogranicza się przeciwnik z Ukrainy, Bykow. I tak jak widzimy tutaj, no w dystansie praktycznie króluje tylko Mołdawianin. Znakomita teraz kombinacja Belusza. Sędzia już bardzo głęboko zaczął patrzeć w stronę Bykowa. Trzy akcje właściwie, jedna po drugiej w wykonaniu Belusza i każdy z tych ciosów jakieś wrażenie zrobił na Bykowie. Szarpanina. Sprytnie Belusz obniżył pozycję i uniknął zwarcia. No lepiej rozgrywa ten pojedynek Belusz, chociaż kolejny raz się powtórzy, że jeszcze lepiej by go rozgrywał, gdyby używał ciosów prostych, które są skuteczne w tym pojedynku. No być może doczekamy się tych ciosów prostych na kolejnym etapie tego turnieju. No Bykow nie jest wybitnie groźnym przeciwnikiem i ten boks Belusza wystarczy. Pytanie, czy Mołdawianin ma w swoim harmonogramie plan B, C, bo na razie jest dość monotematyczny tak naprawdę w swoim stylu boksowania. Ale proszę, ciosy proste wchodzą w wykonaniu Belusza. Może faktycznie on już teraz nie chce za bardzo ryzykować. On wie, że chyba już spokojnie ten pojedynek prowadzi. I wie, że ryzyko jest mu niepotrzebne w tym pojedynku. Próbuje jeszcze coś tutaj działać Ukrainiec, natomiast mądrze Mołdawianin klinczuje i w zasadzie nic nie może, żeby Bykow już w tym pojedynku zrobić. Usłyszeliśmy gong kończący trzecią rundę i to starcie. Zmordowany Bykowa wraca do narożnika. No przynajmniej jakby tonę węgla przerzucił, a to przecież tylko 3 rundy. Dziękuję zawodnikom za walkę, proszę Państwa. Thank you competitors, to jest za chwilę oficjalne ogłoszenie. Nie jest zadowolony Siergiej Bykow, kręci głową w swoim narożniku. No ale nie ma co się dziwić, chyba na pewno inaczej ten pojedynek sobie wyobrażał, a nie udało mu się zrealizować swojego planu. I za chwilkę dowiemy się werdyktu sędziowskiego. 16 do 8 zwycięża Wasili Belusz, a więc także sędziowie stanęli na wysokości zadania, wskazali tego, który był wyraźnie lepszy, a już za chwilę ostatni pojedynek pierwszej serii i pojedynek z biało-czerwonym akcentem. Tym razem w narożniku niebieskim Roman Szymański, asystować mu będą Michał Nowak, PKB Poznań, no i oczywiście selekcjoner kadry narodowej z nowym imidżem Hubert Migaczew. Narożnik czerwony, Red Corner, Berlin Nursultanow.